Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT, także lecimy. No i dobra, szybciutko, jesteśmy już na karuzelce. No i co, widzimy tutaj bardzo dużo łuczków, znaczy dwa w sumie, a nie, sorry, trzy są. Ja bardzo chętnie sobie taki łuczek zgarnę. I moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy u was też jest tak gorąco, bo normalnie u mnie się nie da wytrzymać. Ja nie wiem, jak ja wytrzymam tutaj przez cały odcinek, ale jakoś się postaram. Dobra, mamy sennę z łukiem, także zobaczymy, co nam tutaj do tego dropnie. Jakieś itemiki, jakieś postacie, wiadomo. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie z tej giereczki. Nadal jestem troszeczkę chory, także musicie mi wybaczyć ewentualny katar, czy po prostu, wiecie, taki zachrypnięty głos. Chociaż czuję się w miarę okej, nie jest tak źle, jak było tam z miesiąc temu, jak zachorowałem. Także nie ma na co narzekać. No ale wiadomo, mogłoby być lepiej, co nie? Dobra, ja sobie tutaj biorę standardowo Heimerka, no bo w aktualnej mecie cóż innego grać jak nie trenerów? Cóż innego grać, moi drodzy, jak nie właśnie takowych trenerów. Dobra, mamy tutaj słoneczną pelerynę do zeslamowania i to mnie bardzo cieszy, bo to jest bardzo fajny item, tym bardziej na early game'ie. Super będzie to działało. Dobra, wiecie co, może jacyś nefrytowi tutaj wejdą, bo no mamy Tarika, mamy Karmę, także kto wie, no najbliżej nam aktualnie do tego, ale wiadomo, wszystko też zależy od pierwszego augmentu. Jeszcze tutaj mamy jedną rundkę, z której poleci nam jakaś szara kulka, czyli albo będą to postacie, albo będą, albo będzie to po prostu gold, także zobaczymy. O, jednak, jednak niebieska kuleczka i proszę bardzo, Sylas oraz Nunu. Pierwszy augment, astralne błogosławieństwo chyba z tych trzech wydaje się najlepsze, nie chcę używać rola na pierwszym augmencie. No i patrzcie, mamy jeszcze tutaj Jona, także chyba Miraż w tej giereczce, chyba Miraż, tak mi się wydaje. A Miraż tutaj jakby w tej grze wylosował się taki, że każdy autoatak daje nam dodatkowy AP. Nie pamiętam, czy taki Miraż graliśmy, nie przypominam sobie szczerze mówiąc. I chętnie wam pokażę, jak Daeya bardzo fajnie działa z tym augmentem, bo grałem go już kiedyś i to, że każdy autoatak daje nam AP, jest naprawdę, że tak powiem, OP. No, taka gierka słów tutaj, ale naprawdę, kurde, no sporo tego wszystkiego zyskujemy i naprawdę fajne obrażenia się z tego robią. Ale tutaj niestety gościu dostał emblemat Mirażu. I kurczę, niedobrze, bo będzie nam kontestował build. Jeżeli coś takiego dostał, to już na pewno będzie to grać. I zobaczcie, my teraz dostajemy 6 punktów umiejętności za każdy autoatak. Gdzie przecież Daeya, jak będzie miała Ginzo, to tych autoataków będzie no, miała strasznie dużo. W sensie będzie nabijała strasznie dużo, co nie? Dobra, mamy tam Kęcza, mamy tutaj jakiegoś kawalerzystę, także w sumie wstawmy sobie tutaj tą Sedżu. A wy, moi drodzy, możecie na wstępie zostawić łapkę w górę na po prostu zachętę dla mnie, tak? Dla motywacji, dla wsparcia przede wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję za wasze wsparcie. Możecie zostawić również jakiś komentarz dla statystyk. Również zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli lubicie content TFT, no to naprawdę to jest dobry kanał dla was, tak jest, to jest dobry kanał dla was. Wpadajcie tutaj, subskrybujcie, zostawiajcie łapki, oglądajcie, no i bądźmy tu razem. No, także co jeszcze? Możecie zajrzeć do opisu przy okazji, no i to chyba tyle. Także co, lecimy tutaj z waleczką, no i jak na razie, czy my to wygramy, czy przegramy? Nie, no powinniśmy wygrać, ten Nunu Sunfire'em fajnie tutaj działa, tutaj on sobie powinien wszystkich zjadać. O, jeszcze Sedżu niech przeżyje, dobra, przeżyła, także super. Oj, ale w sumie, czekajcie, czy on użyje umiejętności, proszę? No nie, tak mało brakowało, kurczę. Czy ta umiejętność się w ogóle wykastowała do końca? Czy on zadał obrażenia? Chyba właśnie nie. Chyba ten Nunu obrażeń właśnie nie zadał i no i niestety się nie udało, także co? Chyba tyle, polecimy do kolejnej walki.
Dobra, no to my tutaj trafiamy. My tutaj trafiamy na, proszę bardzo, gościu gra strażnik, miraż i jeszcze dodatkowo łuskobójca. Także w sumie całkiem niezła ekipka tutaj, jak na early game. I jest to już drugi typ, którego widzę w Miraza, nie? Wiadomo, że... Znaczy ja nie wiem, czy on będzie go grać, nie? Ale... mimo wszystko mam nadzieję, że nie, że zesłapuje w coś innego. Ale i on na drugim poziomie, no to może go naprawdę skusić tutaj do rzeczywiście grania tego. No i co? Czyżby tutaj kolejna przegrana? Ach, niestety tak. Także co? 94 HP. Jako którzy będziemy wybierać? Jako drudzy. Ej, to nice. Jest git. Dobra, pod tym względem jest naprawdę spoko. Także co? Ja bym sobie wziął... no ten Needles tutaj do mnie leci. To może tego Needlesa by się udało wziąć, co? Albo pasek weźmy. O, pasek będzie dobry na Nunu po prostu. Do tego... do Wormoga. No i wiecie, Nunu mamy już teraz, co nie, na bordzie, także fajnie jest go tutaj, wiecie, itemizować, bo go rzeczywiście już mamy. A na Ginzo musiałbym mieć jakiś item holder, także też byłoby to troszeczkę problematyczne. Chociaż proszę bardzo, jest tutaj bardzo fajna jednostka akurat, żeby to trzymać. To kurczę, jednak mogłem wziąć tego Needlesa. No bo to jest Olaf, tak? Tutaj mamy aktywowanego Osiłka teraz i Wojownika zarazem. Także kurczę, można było to brać. No ale z drugiej strony Nunu jest w sumie tutaj naszym drugim carry zaraz pod AI, także no na nim na pewno też się przydadzą te itemy. No i jeżeli mamy go już tak szybko, to kto wie, może nawet uda się wbić go tutaj na trójeczkę. No i ja bym bardzo chciał, bo za każdym razem w ogóle już tyle odcinków było z Mirazy. Nie wiem, czy nagrałem już wszystkie... Nie nagrałem wszystkich Mirazy. Okej, dobra, nie nagrałem wszystkich możliwych. No ale już praktycznie... No praktycznie wszystkie były. No nie wiem, brakuje, nie wiem, jednego, dwóch czy coś takiego wzmocnień, które daje Miraż i chyba ani razu nie miałem zrobionego Nunu na trzy gwiazdki. Serio. Posrane. Illaoi w sumie, czekajcie, nie, Illaoi nie potrzebuję, bo ja już mam posiłków aktywowanych, dobra, mój błąd. Czy tutaj coś mamy? Niestety nic tutaj nie ma, zobaczmy na koło możemy grać. Kanonier, miraż, 4 miraże już gościu ma. Ach, niedobrze, 4 miraże. No słabo. Potrzebowalibyśmy jeszcze tutaj Lili. Lilia byłaby mega super tutaj na 6 levelu do rzucenia, bo aktywowałaby trzeciego kawalerzystę. No jeżeli nadal byśmy grali tego Olafa, a najprawdopodobniej będziemy go grać, dopóki nie dostaniemy DAI, no to jeszcze łuskobójcę będziemy mieli aktywowanego, co nie? Także naprawdę to by było spoko. No i patrzcie, jest ten gościu, co ma emblemat Miraża i cholera, już ma 4 i mi zabiera jednostki. Ale czyżby dostał na dziurę? Uwaga, czy my go pokonamy? No tak, oczywiście, że tak. No ten Nunu to tutaj teraz już naprawdę daje radę. Jeszcze oni tutaj się nieco leczą z tego astralnego błogosławieństwa, także fajnie. No także co, żadnego winstreaka, żadnego lustreaka niestety tutaj nie mamy. Mamy tutaj rundę, przepraszam bardzo, neutralną. Także zobaczymy, co nam tutaj dropnie. No fajnie by było jakiegoś Needlesika zdobyć. Też chętnie bym przyjął jakiś pancerz Negatron lub pasek. No, to są wszystkie itemiki, które bym chciał. No może ewentualnie jeszcze mieczyk, no bo wiadomo, że Giant Slayer też jest bardzo fajnym itemem na DE. Jeszcze 2 golda też bym przyjął. Kurde, ja to mam wymagania, co? O, bez kitu. Tylko by wymagać. Łezka, ja pierdziula, i łuki, łezka, co to jest? No dobra, jest przynajmniej ten Negatron, ale tak ogólnie to itemy tragedia, nie? Nie wiem co ja z tego zrobię. O, masakra, jeszcze żadnych level upów. Oj, coś czuję, że tutaj troszeczkę poprzegrywamy. No ale co, lecimy dalej chyba. No dobra, lecimy z kolejną walką i proszę bardzo, mamy tutaj jakieś skrzydła gniewu. Gościu tutaj będzie grać pod Swaina, przynajmniej na to wygląda. Nie wiem, czy do samego końca, czy ma w planie w coś swapować, ale jak na razie wygląda na to, że właśnie to będzie ten Swain grany tutaj. Dobra, zabijcie jeszcze kilka jednostek po prostu, żebym dostał mniejsze obrażenia.
O, jeszcze fajnie by było tą Aszkę zabić. Come on, come on, come on. Zjesz ją? Zjedz ją. Dobrze, udało się. A już się zesrałem trochę, nie? Że po użyciu umiejętności ona przeżyła i przeżyje tam na low HP. No ale... pryzmatyczne wzmocnienie, proszę bardzo. Świetliste relikty? Dobra, dawaj, bo tam mamy szansę na jakieś urmogi czy coś takiego. Come on, co my tu mamy? Ja pierdzielę, serio? O ja, takie gówno, nic co by nam się przydało, nic co by nam się przydało, no ja pierdziula. Tragedia. A, może tą przysięgę tytana. No to jeszcze jakkolwiek się nada na tego Nunu, żeby to tutaj zagrać, weźmy to. Ale tragedia, widzowie, no to po prostu jakaś masakra. Nie wiem, zeslamuję już nawet to, bo... No kurczę, nie siedzą tutaj itemiki pod nasz build. To zdecydowanie trzeba przyznać, że nam nie siedzą. Teraz też nawet jest lekka lipa, żeby... Chociaż w sumie dałoby się tutaj w jakiegoś Syphena zeswapować. Tylko, że to byłby Syphen bez trenerów, co nie? Nie ten, co ostatnio graliśmy, tylko jakiś inny. Ale jeszcze pomyślę. Jak na razie... ten tytan tutaj bardzo fajnie sobie... W sensie ten Nunu z tytanem bardzo fajnie sobie radzi. No dobra, dobra. Niech na razie tak zostanie. No zobaczymy, co tam w przyszłości tutaj będzie. No, jak na razie tragedia. Żadnych upgrade'ów, żadnych itemów. No nic, nic. Po prostu nic. Tutaj jest gościu w miraża wojownika. Szepty wojownik zmiennokształtny. I tutaj ten 4 miraż. No dobra. No mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj nam podropi. Mam nadzieję, nie? No i przydałyby się też upgrade'y, kurcze, jakieś, bo... No my nawet Sedge'u mamy na pierwszym poziomie. To jest niedobre, to jest bardzo niedobre. Ja się w ogóle dziwię, że mamy 88 HP i że jesteśmy tak wysoko. Nie wiem, to jest chyba tylko zasługa zeslamowanych itemów, bo poza tym... No straszna lipa. Kurde, spore obrażenia robi ten Yone. Z tym świetlistym Infinity. Dobra, jeszcze może się uda tego Brauma zabić. Dawaj, dasz radę. Tam kęcz, wierzę w ciebie. O, kurde. No niestety, nie udało się. Nie udało się. Będziemy wybierać jako przedostatni. Czyli jako... Raz, dwa, jako trzeci. Dobra. I co my byśmy stąd wzięli? Jakiś Nidlesik może zostanie. No to chyba byłoby najlepsze. Dobra, jest Nidles, także elegancko. To będzie oczywiście do Ginzo. No i będziemy już sobie mogli to zeslamować, nie? Także dobra. Tylko kurczę, postacie. Ale mam taki plan, że wbijemy 7 level i zaczniemy rolować. O, kurde, Hekarim? Ty, dobry drop, mega dobry drop. Hekarim, bardzo fajna jednostka, daje tego, daje Fira, nakłada, także spoko, aktywuje nam trzeciego kawalerzystę. No i też na pewno ten frontlane wspiera, no bo to jest jednak jednostka za 4 golda. Ona nam wypadła na 2% w ogóle, bo wtedy jeszcze, mieliśmy 5 level. Także grubo, naprawdę fajnie. Także to nam pasi, to oczywiście bierzemy i dorzucamy. A gościu ma Shivane. Ty, co za typo. A on dostał ten augment, ten co daje mu gold dodatkowego. Okej, dlatego on sobie wbił już 7 level. I wypadła mu, no ale i tak, na 1% mu wypadła. Co za fart w ogóle, nie? Masakra. Ale kto wie, może jakoś nam się, nie no. Ten Nunu tutaj nie porobi jednak. No zjadł ją, ale jeszcze tutaj niestety miała Zizirota. Także Karaluch nas tutaj powstrzymał. Znaczy i tak byśmy nie wygrali finalnie, ale wiadomo, kogoś jeszcze moglibyśmy tam pozabijać. Dobra, zaklęcie błyskawicy.
Czyli dodatkowe AP. No szkoda tylko, że te jednostki nie dropią, bo dostajemy tego AP tylko 6 punktów, a moglibyśmy dostawać już zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No teraz musimy... Nie wiem, nadal szukam tej lilii. Ta lilia nadal tutaj, wiecie, jest pożądana bardzo. No i Daeja. Daeja, którą tutaj nasz przeciwnik już ma. Również na 6 poziomie, także zazdroszczę. I Nunu na 2. Ty, no co za gościu. Ty, jak ja z nim wygram, to ja w ogóle nie wiem, jakim cudem to się stało. Nie, jeszcze mam bardzo fajny, pryzmatyczny augment, czyli to, że kawalerzysta jest, tak jest, przyznawany wszystkim bohaterom. Czyli jakby wszystkie jednostki na twoim bordzie, nieważne czy są kawalerzystą czy nie, no to dostają jakby boosta tej cechy, nie? Czyli tam pancerz i odporność na magię. Mega fajne, naprawdę. Przy graniu Miraża, naprawdę mega spoko, nie? Dobra, jest wreszcie jakiś upgrade. I on wjeżdża na 2. Jeszcze nam brakuje jednej Sedżu. No i mamy też rundę neutralną, także zobaczmy, może wilczki nam tutaj nas poratują jakimiś fajnymi itemami. Ja bym chętnie przyjął mieczyk i rękawiczkę. No, mieczyk i rękawiczka, mega spoko by było. Mega spoko by było. Zobaczmy, czy się uda. O, jak na razie same szare kulki widzę. Dobra, i co my tutaj mamy? Kolejny łuk, no nie wierzę. Masakra. A tutaj... A, 2 czwórki. Cholera. No masakra, masakra po prostu. A, wiecie co? Może dostawmy sobie to... 2 łuki, tak? O, jest! Jest Daeja, dobrze. Kurde, szybko! No nie, ale teraz na froncie ona stoi, kurczę, i nie przerzuca itemów z Olafa. Także tutaj najprawdopodobniej przegramy, no ale dobra. Przynajmniej ją mamy. Mamy 5 miraży, jak dorzucimy sobie Leonę, to będziemy mieli już wtedy 6, także fajnie. No i ta Daeja tutaj będzie już z Ginzo, także te obrażenia powinny być fajne. No mówiłem, 7 level i rolka to jest dobre rozwiązanie, grając ten build. Ale uwaga, ostatni augment przed nami, także zobaczmy, co to będzie. W ogóle kurde, naprawdę jest tak gorąco, że ja tutaj nie wytrzymuję, nie? Masakra. Ciężka robota na tym YouTubie. Dobra, i co my tutaj mamy? Złote wzmocnienie, starożytne archiwa. W sumie, ej, tu jest szansa na emblemat Mirażu, albo jak nie Mirażu, to kawalerzysty. Come on, zróbmy to. I uwaga, jest i miraż, i kawalerzysta. Chyba to będzie lepsze. Chyba kawalerzysta. No, bo będziemy mogli mieć 5, a byśmy musieli zrezygnować z tych kawalerzystów. Oni są bardzo ważni swoją drogą. Jeżeli byśmy chcieli grać 8 miraży, co nie? Bo wtedy byśmy musieli nie dość, że dropnąć Yasuo, no to jeszcze grać Leonę. Także, no moim zdaniem ten emblemat kawalerzysty nada się lepiej, będzie lepszy, co nie? Dajmy to sobie na razie na Leonkę, najprawdopodobniej ona później i tak będzie wymieniana, oczywiście na naszego wspaniałego Yasuo. A gościu ma 2 emblematy, ty! Gościu ma 2, patrzcie, no 2 augmenty pod to trafił. Co za typo! Tak to właśnie jest, jak Robsy coś tutaj gra sobie, to mu chamy kradną. Chamy mu kradną. Nie no, ale oczywiście trafił lepiej, nie? Zdecydowanie no, na jego miejscu dostać takie wejście w Miraża i go nie zagrać? No wiadomo, głupota, co nie? W ogóle to jest Lilia, wcześniej jej nie zauważyłem. Dobrze, że tutaj sobie spojrzałem na ten sklepik, bo bym ją przerolował. W sensie przerolowałaby mi się, nie wziąłbym jej. Także co? Jak dorzucę Lilię, to będziemy mieli 5 kawalerzystów. No i super, to mi się podoba, także może nawet już teraz wbijmy ten level. Cyk, no i pięknie, 5 kawalerzystów, 6 miraży. Jeszcze Hekarim na 2 wjeżdża elegancko. Także co, powinniśmy sobie jakoś tutaj radzić. Tylko z tymi itemami, no jest totalna pizda. Totalna pizda jest, bo kurde, no mamy 2 łuki tutaj, w sensie 1 łuk jest totalnie niepotrzebny.
Na tym. Na Nunu w ogóle mamy itemy totalnie z pizdy. Znaczy sam Fire Cape jest akurat spoko. Ten świetlisty tytan, no też może być, co nie, ale wiadomo, jest wzięty tak z braku laku. Na pewno to by fajnie działało na nim, gdyby on miał chociażby drugi level. No ale i tak nie ma na co narzekać, no spoko to działa, spoko. Tylko szukać upgrade'ów i tyle w sumie już nam zostało. Szukać upgrade'ów i tyle. Patrzcie, jest Yasuo. O kurka wodna, ależ ja bym go wziął jeszcze z mieczykiem. No fajny, fajny. Tylko ktoś pewnie się tutaj właśnie na niego skusi. No dobra, to nie ma miecza. Także co by sobie tutaj wziąć? Weźmy może tego Nunu. No bo on ma rękawiczkę, rękawiczka z niego spadnie z racji tego, że on ma już 3 itemy. A my będziemy mogli sobie zrobić QSS-a na DAE. Także super rozwiązanie moim zdaniem, przynajmniej mamy drugi level tutaj wbity. Widzicie, jakie zagranie fajne? Eleganckie, eleganckie. Dobra, także co, robimy sobie QSS-a. No i zobaczymy, jak to będzie działało. No i dobra, moi drodzy, mamy kolejną walkę i proszę spojrzeć na tego potwora, jakim jest Siphon. Siphon na drugim levelu, kurde, z krwiopijcem, z Giant Slayerem oraz z Tytanem. Naprawdę, naprawdę mocny. Ale nasza Daeja się rozpędza i kto wie, czyżby to miało się udać. Kurde, nasz Nunu niestety zwanshotowany z szarży tego Siphona. O, dobra, patrzcie, jakie obrażenia. Widzieliście to? Widzieliście? Kurde, jak ta Daeja, jak ona, kurde, nastakuje sobie AP tymi autoatakami, to jest pogrom. To jest naprawdę pogrom. Dobra, na koło możemy grać? Trener, kanonier festynowy, miraż kawalerzysta albo nawałnica. O, kurde, gościu ma Aoshina, ja pierdziula. Tego Aoshina w ogóle graliśmy sobie ostatnio. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to polecam zobaczyć, bo no Aoshin naprawdę, tak jak ja to zawsze mówię, no jest kurde mocarny. Jest naprawdę mocarną jednostką na dobrych itemach. To nie ma bata, żeby go przejść. No nie ma bata po prostu, co nie? Dobra, proszę bardzo, jest tutaj ten gościu z mirażem. I kurde, ma już Daeję na drugim poziomie, proszę Państwa. Z Gunblade'ikiem, także leczy Teamek, fajnie, elegancko. No, ale czy nam się uda? Ten Nunu w ogóle bardzo fajnie sobie radzi, a naprawdę... Ja naprawdę przepraszam bardzo, że cokolwiek mówiłem, bo fajnie sobie radzi. O, nice. Myślałem już, że jak Nunu padnie, to że przegramy, ale proszę bardzo, jednak się udało. I to jest tylko zasługa tego, że mieliśmy więcej many i użyliśmy tej umiejętności. Znaczy, Daeja użyła. Dobra, słuchajcie, mamy spotkanie ze smokiem, także proszę Państwa... Czy my chcemy takie itemki brać? To jest kolejny łuk. Nie chcemy. Tutaj... Zefirek niby spoko, ale no... Nie, średniawa. Ja bym chciał mieczyk, kurczę. Bardzo bym chciał mieczyk zdobyć. Na to daję oczywiście, ale kurde, chyba nam się nie uda. O, fuck. Wiecie co? Dobra. Weźmy to. Niech będzie. Trudno. Mieczyku nie zdobyliśmy. Mieczyka nie zdobyliśmy. Ale proszę Państwa, zrobimy sobie coś takiego. Możemy zrobić sobie Solari, co też będzie spoko, bo tutaj dużo osób na tym, znaczy dużo naszych czempionów na tym skorzysta. No i mamy Infinity Edge'a, którego damy sobie na Yasuo, jeżeli w ogóle go zdobędziemy. Proszę bardzo, tutaj fajny upgrade. No i jest Daeja na dwójeczkę, tylko trzeba zalokować sklepik, sobie cierpliwie tutaj poczekać. O kurde, Aoshin na dwójce tam był. Ja pierdziula. To mamy przesrane, widzowie, mamy przesrane. Tutaj niby jest Swain na trójce, ale mimo wszystko mam nadzieję, że poradzimy sobie na tego gościa. Moim zdaniem powinniśmy, no. 5 kawalerzystów, 6 miraży, to jest, wiecie, team raczej
troszeczkę lepszy niż jakiś Swain. No i dobra, pięknie. I jest to nawet eliminacja, proszę Państwa. Czyli ilu nas tutaj zostaje? 3, 4, 5, 6, 7 tylko. No dobra, to nie jest jakoś fenomenalnie, nie jest jakoś fenomenalnie. Myślałem, że tutaj już powolutku zbliżamy się do finału, ale jeszcze dużo gierki przed nami. Ale my się tutaj nie łamiemy, to jest fajna informacja, co nie? Jak najbardziej tutaj, im dłużej, tym lepiej, proszę bardzo. 7 miraży, tutaj są jakieś skrzydła gniewu, ten jest mocny gościu, to jest ten z szeptami. Kolejny miraż i to jest ten z Aoshinem. Wow, naprawdę props, nie? Naprawdę props dla tego gościa. On ma w ogóle 90 HP. Ale on tego Aoshina chyba nie gra od dawna, co? On go chyba nie miał jakoś mega szybko. On go ma jakoś od niedawna. Także on musiał wcześniej grać w ogóle jakiś dobry build mocny. A teraz to już w ogóle mamy przesrane. Kurde, jeszcze na drugim poziomie. Yeah. No, zobaczycie, co to się będzie działo, jak na niego trafimy. Naprawdę. Ja nawet wiem, co tam ludzie pingują, nie? Ja nawet wiem, co tam ludzie pingują, bo pingują po prostu tego gościa z Aoshinem. Ty, ale on przegrał. Ty, on przegrał na kogoś. Jakim cudem on przegrał? Ho. Ciekawe, ciekawe. No ale teraz mamy możliwość grania na niego. Także wiecie, trzeba uważać. No ja mam nadzieję, że na niego nie trafię, bo ja się nie czuję na siłach, co nie? Ja jestem wręcz przekonany, że ja na niego akurat przegram. Kurczę, fajnie by było znaleźć tutaj tego Yasuo. No ten Yasuo mega by nam tutaj pomógł. No i też by się przydało wbić na drugi level Lilię i tego. Lilię i Sedżu. To by też na pewno nam pomogło. Ale przede wszystkim Yasuo. Przede wszystkim Yasuo. Dobra, w każdym razie. Gramy tutaj na kolejnego miraża i proszę Państwa, to jest ten sam. W sensie ten z Gunblade'em, na którego graliśmy poprzednio. No i tutaj sobie radzimy bezproblemowo. Jednak tych 5 kawalerzystów robi naprawdę robotę. Dobra, tutaj gościu wygrał, ale ledwo co? Ledwo co? Tym Aoshinem. To może jednak on nie jest taki mocny? Jednak może jakoś na niego wygramy? Dobra, co my tutaj mamy? Może... Krwiopijca weźmy. Krwiopijet będzie spoko. Oczywiście na Yasuo, którego jeszcze nie mamy, ale jak już zdobędziemy go, to naprawdę będzie miał super itemki. Tylko no mam nadzieję, że go zdobędziemy. Jest Bard. A może by go sobie tutaj dorzucić, żeby zwiększyć sobie szansę na tego Yasuo? Przy okazji to jest bardzo fajny cecek. No spróbujmy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i teraz mamy tylko dwie możliwości. I nie wiem, coś czuję, że trafię na tego... A nie, jednak nie. Jednak trafiłem na gościa z Siphonem. I tutaj... Wow! Gościu ma Yasuo na drugim poziomie, okej! No to kurde, a ja się zastanawiam tutaj, gdzie on jest, czemu ja nie mogę go trafić. To już wiadomo. Gościu 3 zabrał już. Ach, niedobrze. Dobra, Daeya, dawaj. Oj, ten Yasuo naprawdę potężne obrażenia robi. Ale mimo wszystko Nunu, pięknie, powinien tu... 20 tysięcy, widzieliście to? 20 tysięcy obrażeń Daeya zrobiła. Ja, co za kosmos, ja pierdziula. To w ogóle ja. Ty no, kozacko, aż nie mogłem się wysłowić. W każdym razie patrzcie teraz to, nie? Trafiliśmy na gościa za Oshinem i zobaczmy, jak sobie poradzimy. Ja coś czuję, że tutaj dostaniemy niestety w pierdziel. I to potężny, proszę bardzo, on się odpala. No i cały frontlane, można powiedzieć, że nie żyje. Nasza Daeya tutaj niby się rozpędza, ale Aoshin się odpala po raz drugi. No i nas nie ma, 35 HP, ok. A tutaj jak się chłopaki mają? 7 i 15 HP, no dobra.
I tuż przed rundą neutralną tracimy win streak. To jest, wiecie, klasyka, klasyka. Jest kolejna Daeya w sklepie. No mega, mega by było w ogóle trafić ją sobie tutaj wyrolować, w sensie na trójkę, ale marne są na to szanse, bo no, ona kontestowana jest w tym lobby akurat, także bardzo w to wątpię. Mimo wszystko warto zawsze sobie, wiecie, zabrać, co nie? Ci ludzie zawsze mogą odpaść i te daje mogą wrócić do lobby. Mamy QSS-a, moi drodzy. Co z tym QSS-em? Nie mam pojęcia. O, jest Lilia, nice. Wiecie co, sprzedajmy jednak. Jakoś, nie wiem, wątpię w to. Dobra, jest Lilia na drugi level. No i może gdzieś Yasuo się trafi? No niestety, niestety nie ma. Rzućmy sobie tą Lilię z powrotem. Mamy 5% na legendę. Kurczę, tylko co z tym QSS-em? Może by przerolować go? Ho. Nie wiem, w każdym razie proszę bardzo. Gramy na gościa, który kontestuje nam build i on ma 7 HP. I czy uda nam się go wyeliminować? No naprawdę, nie ukrywam, byłoby super. On ile ma Yasuo? Jednego chyba ma Yasuo, okej. Okay. Dużo tych postaci nie wróci do puli, do sklepu, ale jest to top 3, także i tak się z tego cieszymy. Ze wszystkich ludzi, którzy grali tych miraży, no to poradziliśmy sobie najlepiej, także to jest sukces na pewno. Były chyba 3. Nie no, trzy albo dwie osoby, które kontestowały nam build. No i proszę bardzo, my jako jedyni tutaj zostaliśmy w grze. Także elegancko. No i gramy na typka z szeptami. Niestety, kurczę, tego co ma Yasuo na drugim poziomie. Go też trzeba tutaj wyeliminować, to wtedy dopiero Yasuo nam spadną do lobby. Wtedy to dopiero będzie zwiększona szansa, żeby go tutaj dropnąć. No i czy nam się uda? Kurczę, ciężko jest, mega ciężko. I chyba niestety przegramy. No... O, chociaż? Nie gadaj. Ale Daeya tutaj... O kurde, co zrobiła w ogóle? Jedną umiejętnością zgarnęła wszystkich. I znowu 20 tysięcy obrażeń. No to wzmocnienie jest przekozackie. To jest po prostu coś kapitalnego. Niesamowite. Lecimy do kolejnej walki. No i proszę Państwa, niestety znowu przyszedł na to czas, czyli spotkanie z potężnym Aoshinem. No ten Aoshin w ogóle ma perfekcyjne itemy, nie? Warto dodać. Także grubo. Grubo, naprawdę grubo. No ale jak my graliśmy tą kompozycję, przypominam właśnie, jeżeli nie widzieliście, no to zachęcam do sprawdzenia. No to również byliśmy na pierwszym miejscu, również mieliśmy top 1, a ten gościu z trzeciego miejsca w ogóle przeżył, nie? Ja pierdziula, myślałem, że już będziemy mieli top 2, a tu lipa. Ale jest Yasuo. Jest Yasuo, co prawda z Warmogiem, ale my mamy przekuwacz, także tym przekuwaczem sobie ten item ściągniemy. Wiadomo, że on się też przeroluje, co jest takie średnie, bo Warmog jest bardzo fajnym itemem. Na pewno chętnie bym sobie go dał tutaj na Hekarima, no ale trudno. Dostaliśmy Ginzo, także dobra, robimy coś takiego i dajmy sobie QSS, to i to. Taki zestaw itemików, niech będzie, ten kawalerzysta sobie pójdzie tutaj. Ginzo również możemy dać tutaj. No i moi drodzy, już tutaj wiele nie zrobimy. Wiele nie zrobimy. Jedyne, co byśmy mogli tutaj zrobić, to wbić Yasuo na 2 gwiazdki. Ale no, mamy tylko 5% na niego. Mamy tylko 5% na niego, jest kontestowany i mamy tylko 9 golda, także marne są na to szanse. Zobaczmy, jak sobie poradzimy do tego gościa. No ostatnio wygraliśmy na niego, no ale to tak fartem, mega fartem. Ta Daeya jedną umiejętnością tam zgarnęła wszystkich, ale tutaj już Yasuo nie żyje. Także fajnie. No i powinniśmy to wygrać, proszę Państwa. Proszę bardzo, elegancko. Jest to win i to powinno być top 2. Bo tamten gościu wątpię, że wygra. Na tego z pierwszego miejsca. O, a jednak, ja pierdolę.
Dobra widzowie, tylko mam szczerą nadzieję, że to nie zakończy się top 3, bo ten gościu tak długo się trzyma w tym lobby na tych 3 HP, no ja pierdzielę, masakra, chciałbym, żeby już odpadł. A jeżeli teraz z nami wygra, no to tak jak mówię, może to się zakończyć dla nas trzecim miejscem, czego oczywiście byśmy nie chcieli, ale uwaga, dobra, Siphon nie żyje, nasz frontlane ledwo co, dobra, został jeszcze Yasuo i Yasuo enemy nie żyje. I chyba powinno się to udać. Dobra, wygraliśmy, także elegancko. Mamy top 2, bardzo się z tego powodu cieszę. No już lekka panika wjechała, naprawdę się przestraszyłem, jak ten gościu wygrał na tego z pierwszego miejsca, to już miałem takie, nie, masakra, nie, przegramy, już trzecie miejsce. Ale mimo wszystko się udało, także bardzo się cieszę. No i dostaliśmy Gargoyla, ten gościu dostał Last Whisper, Last Whisper to dla niego bardzo słaby item, a ja sobie tutaj jak najbardziej skorzystam z Gargoyla. Dam go najprawdopodobniej na Hecarima, wydaje mi się, że ta postać najlepiej z tego skorzysta, bez dwóch zdań zresztą. O, proszę bardzo, dużo trójeczek i brakuje nam dwóch Nunu, kurde, ale by było super, gdybyśmy go zrobili jeszcze na trójkę. No mega by było, ale nie wiem, kupuję tutaj trójeczki, żeby sobie zwiększyć szansę na Nunu, ale jak na razie żadnego nie widzę, tu nic, tu nic. No lipa, nie ma go, także moi drodzy, coś czuję, że to jest ostatnia walka w tej grze, chociaż wcześniej chyba nie mieliśmy Yasuo, kiedy graliśmy na tego typka, no także zobaczmy, zobaczmy jak sobie tutaj poradzimy. O, fajnie byłoby wygrać, ale coś czuję, że niestety nie pokonamy tego Aoshina. No to jest naprawdę potężna jednostka, jeszcze na drugim levelu, to w ogóle nie ma podjazdu. Yasuo tam żyje, spoko, spoko, Daya się napędza, ale on się odpala drugi raz. I to jest, moi drodzy, koniec, niestety. Także co, GG. Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zajrzyjcie do opisu, zostawcie jeszcze jakiś komentarz, polecam kompozycję, życzę powodzenia na rankedach i elo!